Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, no i tak, Brutato. Więc no, ostatnio udało się przejść poziom drugi bodajże. Dzisiaj pora na numer 3. Jeśli się nie mylę, zostałem poproszony o żarłoka. Jest, chyba to był żarłok pod nasze czyny ogrodowe. Tak mi się wydaje przynajmniej. O tak, żarłok pod orzuce nagrodowe. Tak, nożyce nagrodowe. Tak czy inaczej, była to prośba jajka. Więc tak, jajek. Masz to, co chciałeś? Ciesz się. Jak to będzie wyglądać i co dalej z tym będzie, nie mam pojęcia. Poza tym, że wiem, że właśnie ożyce, no, ożyce, tak, nożyce ogrodowe mają synergię z naszą jakby startową cechą, czyli zauważyli tym, że mamy dodatkowe obrażenia od wybuchów, kiedy podnosimy mając pełne zdrowie. I tak, dodajemy 500% naszych obrażeń w walce wręcz, jak podnosimy znajdźki, bo to eksploduje przy okazji. Tak, są to zarówno wybuchy, jak i też skaluje się po obrażeniach od walki wręcz, więc teoretycznie są rzeczy, które powinniśmy zbierać, są rzeczy, które powinniśmy nie zbierać. Jak pójdzie, tak pójdzie. Jeśli chodzi o resztę rzeczy. A póki co tak, trzy ogrody. By starać się trzymać nasze życie na właśnie na pełnym pasku. Większe obrażenia od eksplozji, kiedy podnosimy te owocki. I no, jeśli będziemy mieć dobrze z tymi owocami z ogrodów, to wydaje mi się, że jeszcze jeśli udałoby się trochę podbić właśnie szanse na drzewa, to będziemy mieć już w spokoju bardzo wszystko, co trzeba. I tak, szybkość plus inżynieria, oczywiście. Tutaj szczęście, więcej szczęścia, tym lepiej. Tutaj max HP, definitywnie. Tutaj nożyce. Niestety nie jesteśmy na nic innego, w związku z czym tylko przelosujemy kilka razy, żeby może znaleźć więcej nożyców i czekajmy, aż zgromadzi się ich trochę więcej, tych przeciwników. Dobra, jest ich więcej, podnosimy, eksplodujemy. Okej, 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 okej. Boom. I dobra, nie ugryźli mnie. Nie ugryźli, jest dobrze. Pamiętajcie, tutaj ważne jest to w tej strategii, jak tak teraz patrzę, żeby nas nie gryźli. I tak, jeśli chodzi o sam pomysł na to, co już... Nie będę mówił, że myślałem o tym. Bo to nie będzie prawdą. Próbowałem kiedyś tak zagrać raz, to prawda, ale to były jeszcze czasy, kiedy totalnie nie oglądałem... Znaczy, nie oglądałem, nie ogarniałem Protato. Więc nie wyszło. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo... Chociaż dobra, jeśli mam 4, to możliwe, że pomyliłem ziemniaki. Że jest jeszcze jakiś drugi ziemniak, który miał coś z HP-kami jakby w swoich mechanikach. I może z tamtym to pomyliłem. Ale tak, tak czy inaczej. Możliwe, że właśnie próbowałem już tak grać i nie wyszło. Możliwe, że nie próbowałem i coś mi się myli. Dobra. I najlepsza rzecz. Nie muszę wszystkiego brać zawsze. Nawet jeśli tego nie podniosę, to jest tak pięknie z tym, że po prostu dostajemy i tak darmowe te... Te wszystkie rzeczy, bo to i tak do nas się potem przyciągnie, że super. O. Różną kiszkę i tak mogę wziąć. Głównie dlatego, że nieważne co, jak, gdzie, kiedy, to i tak to będzie warte uwagi. Demoniada jak najbardziej. Tak, jak już będziemy mieć mnóstwo ogrodów, to warto inwestować w to, żeby te ogrody jak najlepiej leczyły. Bo nawet jeśli nie zwiększymy sobie wrażenia od eksplozji, to móc odzyskać jakieś 15 zdrowia za jeden owocek. Fajna sprawa. Oj, ugryźli mnie. Dobra, dobra. Nie, nie, nie. Już zaczynam lamić. Ale tak. Na całe szczęście i tak ogrodów jest tyle, że no, nawet jeśli mnie trochę pogryzą, to się i wyleczę, i jeszcze jest szansa, że dostanę jakieś owoce, które zwiększą moje obrażenia od eksplozji. I tak. Jeśli chodzi jeszcze o inne rzeczy, które też tak pomyślałem, że warto byłoby zgarnąć, to definitywnie, jak się tylko pojawi, to są te, które będą nam zwiększać właśnie rozmiar eksplozji. I teraz tak, definitywnie pancerz. I w takiej sytuacji zbieranie. Kolejne nożyce, lemoniada, przelasowujemy. Riposta. I tak, to definitywnie, to też definitywnie, przelasowujemy. Nożyce poziom drugiego. Świetnie. Czyli po tym
po tej nocy, po tej fali, jak zwał, tak zwał, będę mógł dwoje nożyczki, czy dwie pary nożyc, zależy jak to określić, albo parę nożyc, jeśli patrzeć na cały sekator czy całą nożycę jako jeden przedmiot, i tak dalej. Cóż, właśnie jedna nożyca to jest para, czy coś. A jeśli, dobra, już pogubiłem, co chciałem powiedzieć. Tak czy inaczej, po prostu no dwie sztuki nożyc, które mam, będę mógł połączyć w jedne niebieskie i potem dokupić kolejne niebieskie. Tak, to też jest coś, co się nauczyłem, można powiedzieć, przez długie, nieudolne próby grania. Cenniejsze jest mieć dużo broni, niż mieć broń wysokiej jakości. Tak zaobserwowałem. Przy okazji regeneracji też może się trochę przydać, czemu nie. Więc najlepiej mieć 6 białych nożyc, jeśli chcesz grać tylko pod nożyce, niż dajmy to jedne czerwone. Taka moja obserwacja, może się oczywiście z nią nie zgadzać, ale w moim odczuciu tak jest, powiedzmy, bezpieczniej. Bo zawsze lepiej mieć dużo broni, które mogą zajmować się wrogami, ale nie biją najwięcej, niż jedną, która bije bardzo dużo. Że coś ma się kilka, to zawsze kilku słabszych wrogów na się. Jak ma się jedną potężną, to okej, fajnie. Szybciej wyeliminuje się jednego wroga, szybciej. Czy kilku, powiedzmy, wolniej, czy coś. Zresztą dobra, szybie. Ale po prostu jedna potężna broń nie zawsze jest wystarczająca w sytuacjach, kiedy walczymy z hordami. Gdyby to jeszcze było na tym Jacku, Jacku, czy kolegu, na tym Jajku, które ma dużo mniej wrogów na raz. Jak najbardziej, rozumiem. Żeby iść w szybkie jakieś, powiedzmy, no nie wiem, przykładowo pistolet maszynowy, który będzie miał szybko czerwoną jakość, przykładowo, żeby mieć totalny spam pociskami, które szybko wyeliminują. Drzewo, bierzemy. Ale, no tak tutaj. Tutaj nie widzę tej jakby potrzeby na to wszystko. I dobra, trzecie nożyce. CXP trochę mniej szczęścia. Nie najlepsze, ale wezmę. To oczywiście, żeby dobrał. To oczywiście, że też mogę wziąć. Rosujmy. Tym zaryzykuję i lecimy na kolejne podejście. I okej, widzę, że kiszka się aktywuje czasami, więc nie jestem totalnym przegriwem, który mimo chyba 25% szans w ogóle nie dostaje aktywacji. Pewnie było, zdarzało mi się tak w niektórych już sytuacjach, grach i tak dalej. Więc dla mnie to jest świetna wiadomość, że tutaj tak przynajmniej nie będzie. A jeśli kogoś zastanawia, jak to było, o jakich grach na przykład mówię, to coś, co kiedyś chyba dawno temu było mi pokazywane na kanale Divinity Original Sin, zarówno jedynce, jak i dwójce. Ma sens oczywiście procentowych krytyków i dalej. No i powiedzmy, że dopóki nie miałem około 90% na kryty, w drugiej części w szczególności, to kryty nie chciały mnie po prostu włazić. W jedynce było trochę łatwiej, delikatnie to mówiąc, ale jeśli chodzi o drugą część, to nie, tam to naprawdę poniżej 90% szans na krytyka, to krytyki nie wchodziły. Tego nie biorę, to nie biorę. Zero obrażenia w walce wręcz. Obie są cenne, wezmę jednak tamto. Generacja definitywnie i tak. Obrażenia drzewiów nie potrzebujemy. Oczka się przydadzą. Wundl się przyda. Tutaj nic. O, tu kolejna oczka. Oczywiście, że wezmę. Okej. Sytuacja opanowana jak na razie, muszę przyznać. Mimo grania na trzeciej, o ile dobrze wybrałem. Tak, niebezpieczeństwo trzecie. Nie widzę, żeby były tu jakieś szczególne problemy na razie. Aby tak pozostało, rzecz jasna. Ale tak, nie widzę szczególnych problemów. Nie wiem, może po prostu ten ziemniaczany jajek albo jajkowy ziemniak. Nadal nie wiem, jak na nich mówić. No, po prostu są bardzo mocni i wcześniej nie zdawałem sobie z tego sprawy, a teraz jakimś cudem sobie zdaję sprawę. A może jest to kwestia po prostu farta? Nie mam pojęcia, tak czy inaczej, no cieszę się nadal, że się to udaje. Zdobywam tyle bonusów do eksplozji, że tyle owocków po prostu wszędzie leży. Ale tak, definitywnie, jeśli będę szczęście sobie dobrze podbijał, to co chwilę będziemy eksplodować. Ale wracając, coś chciałem powiedzieć. No, dlaczego nie wiem, czy to są jajkowe ziemniaki, czy ziemniaczone jajka i tak dalej? Odpowiedź jest bardzo prosta. Twórca, bo jak odkryłem, jest to pojedynczy twórca, a przynajmniej był, jak ostatnio, według tego, co strona pisała. Jego strona, żeby nie było. Tak. Po prostu
chwali się tym, że robi różne gry o ziemniakach. I okej, no. Dobra, niech będzie, że ziemniaki. Potem sama nazwa Brotato sugeruje, że to jest po prostu połączenie tego ziemniaka i... No. W sumie nie wiem, czy to jest tylko Rambo, czy o co chodziło. Ale tak. Tylko, że estetycznie to naprawdę... No, zobaczcie. Powiedzcie mi, że to jest ziemniak. Mi to naprawdę bardziej wygląda na jajka. Jeśli to zarzeka się, że to ziemniaki, jestem w stanie zaakceptować, że to ziemniaki, ale w moim, powiedzmy, headcanonie to są jajka, nie ziemniaki. Więc no. Ja tak ciągle będę to podkreślał, że mi to na ziemniaka nie wygląda, ale teoretycznie powinno to być ziemniakiem. Dobra. Piękne eksplozje. Pięknie, pięknie to wszystko działa. Pięknie. Naprawdę przewspaniale, przepięknie. Jest git po prostu. Chcę nic zjąć. Teraz tak. 12% szybkości. O. Z tych opcji definitywnie byłoby najlepsza, więc bier. Teraz tak. Tutaj taśma. Oczywiście, pancerz jest cenniejszy niż prędkość ataku. Wszystkim. Tutaj zasięg zamiast za HP-ki i. Max Perzety jak najbardziej, tylko najpierw weźmy coś, co zwiększy zasięg wybuchów. Czy tutaj jest cokolwiek cennego? Nie. Dzisiaj mógłbym wziąć zawsze coś takiego, ale nie. W sumie raz to wziąłem, teraz coś się zastanawiam w sumie. Chyba musiałem być, żeby to wziąć. To totalnie bezużyteczne na tej strategii. Dobra. Tak czy inaczej, zablokujmy sobie plastyczny materiał wybuchowy. I język obcego. I tak. Okej. Okay. Mamy do czynienia tutaj z elitą, znaną też jako miniboss. Znaną też jako coś, na czym pewnie polegnę. Totalnie nie ogarniam, jak sobie z nimi radzić. Na całe szczęście mam dużo leczenia, więc cokolwiek się tu będzie działo, może jest nadzieja, że mi jakoś... przeciwdziałał temu dziadostwu. No. Dobra, śmierć, 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 śmierć po mi przyjdzie. Jestem tego pewien. Panika, hałos. Hałos i panika. Czym się go pozbył, to byłoby definitywnie łatwiej, lepiej. Ale nie, nie wiem, czy dam radę. Dobra. Lepiej, żebym... Pokonałem go. Nawet nie wiem, w jaki sposób go pokonałem. Panikowałem tutaj, miałem po prostu totalnie... O nie, zaraz przegram, a tutaj proszę nagle... Dało się wygrać. I tak, obrzędzie drzewiów i szczęście. Drzewiów niepotrzebne, szczęście jak najbardziej, żołnierza. Szkoda, że tracimy, ale niech będzie. Dwa pancerza, definitywnie. O, nic. Tutaj jest to nie potrzebuję, tylko to. Przylosowywanie. To oczywiście, że tak. To oczywiście, że tak. To mogę wziąć, bo czemu nie. Dobra. Dobra. Sytuacja jest naprawdę coraz to piękniejsza w moim odczuciu. Więc, tak. Po prostu cieszmy się z tego, że teraz mamy dobry zasięg przyciągania, jeśli jesteśmy ranni. A jeśli nie jesteśmy, to muszę bezpośrednio wchodzić. Może to spowoduje mniej przypadkowych podniesień owoców, a jednocześnie pozwoli zachować je właśnie na potrzeby lecznicze. Tak naprawdę nie muszę ich brać teraz. Jak je podniosę teraz, to proszę, niby wybuchy od razu mi się ulepszają, ale... Po tym jak... Dobrze, mogę to na koniec fali ulepszyć. W ogóle zobaczcie to, 104 obrażenia na tych wybuchach. A widziałem tam 405? Pojęcia, ale jeśli tak, to wow. Jeśli będę więcej tych plastycznych materiałów, to będzie jeszcze fajnie. Swoją drogą, jeśli chodzi jeszcze o wybuchy, jest jeszcze jeden ziemniak. A nie pamiętam, jak się nazywa tutaj. Na polskich, chyba wynalazca. A jeśli zastanawiacie się, czemu nie wiem, jak się nazywa, to dlatego, że sobie sam prywatnie gram po angielsku. Nie, nie biorę tych kajdanów. Ale tak, wydaje mi się, że wynalazca. No, ale kontynuując. Też on się skaluje od wybuchów i też na nich mocno polega, więc taka ciekawostka. Ty w nie chcę. Inny. I tak, po prostu taka ciekawostka, bo tutaj dobrze sobie radzimy z wybuchami, więc kto wie, może kiedyś przyjdzie i na niego kolej, to tam będzie jeszcze bardziej wybuchowy build. Albo równie wybuchowy, równie skuteczny. A jedyne co go tam po prostu się polega na zwykłych broniach, które eksplodują. Masz jakieś tam chyba, jeśli się nie mylę, mogę się mylić, podkreślam, bo aż takim ekspertem nie jestem. To jest jedna sprawa, druga, no nie pamiętam.
Ale chyba miał jakieś tam dodatkowe źródło skalowania wybuchów. Tym panem, jeśli chodzi o obrażenia od wybuchu, czy o zasięg wybuchów. Ale tak, wydaje mi się, że też miał jakieś tam dodatkowe ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o wybuchy. No i tak naprawdę to jest to, że możemy się że skalujemy się, jeśli chodzi o skuteczność naszych wybuchów przez podnoszenie rzeczy, kiedy mamy pełne HP. A tam było, nie pamiętam co, ale też coś było właśnie jak mówię. Jedyne tylko co mogę powiedzieć to to, że jego dodatkowym skalowaniem jestem w stanie przysiąc, że było coś związanego z obrażeniami od żywiołów, więc... No, ciekawe. Dobra, kolejny milion bonusów. I tak, rakieta, nope, rana głowy, mogę wziąć. O proszę. Proszę, proszę. A piękna sytuacja. Nie, naprawdę, ale te sytuacje są piękne. Zaraz więcej, coraz lepiej. O, szybkość. Prawdopodobnie bym mógł sobie też właśnie wziąć już, jeśli chodzi o to wszystko. Więcej jej nie potrzebuję. W sensie pewnie tak sobie jeszcze postaram się wziąć trochę, zanim wezmę tamte kajdany. A nawet jeśli już nie wezmę, to 23% szybsze, czy są 23 jednostki szybciej, nawet nie wiem jak to działa, ale chyba procent nadal. To nadal jest już wystarczające, bo tak zauważyłem, że jeśli mam około 15-20, to już czuję się komfortowo z uciekaniem przed większością wrogów. Tak w pełni. Komfortowo, żeby nie było. Ale tak. Nadal. Mogłoby być lepiej chyba. Więc. Tak dalej. Niemniej jednak tam widziałem chyba, że były bonusy do regeneracji czy coś tego typu. A jak była tam regeneracja, to zawsze warto ją mieć. Bo obecna jest. No taka, że w sumie to istnieje, ale jest za wolna, żeby wielką różnicę tutaj spowodować. Za mała też na to, żeby w sytuacji, kiedy coś mnie ugryzie przez przypadek, zregenerować mnie na tyle szybko, żebym mógł podnieść zaraz owoce na bonus do eksplozji, a nie na leczenie. Nie, żeby to było jakoś potrzebne. Oczywiście, że to biorę. I tak tutaj, o... Chyba już nie potrzebuję nic z takich rzeczy, więc szczęście, niech będzie. Pierwsze się pokazało, to tak niech będzie i teraz tak. Kolejny fioletowy, w zamian za, ktoś mi powiedzieć, głupota za szare. To się może przydać, to się definitywnie przyda, to się definitywnie przyda. I dobra. Idziemy dalej. Zobaczmy. Zobaczmy. Zobaczmy, dokąd to będzie zmierzać. Ale 15 to już jest jakieś tam osiągnięcie teoretycznie, jak na moje nieogarnianie i łopstwo i tym podobne rzeczy. Ale z drugiej strony, czy to cokolwiek będzie zwiastować? No niekoniecznie. Bo jak zapewne prawie każdy z was może wiedzieć, kojarzyć, czy spodziewać, nawet jeśli mam świetny start, boski build i tak dalej, to zawsze mogę gdzieś tu najbardziej na świecie zlamić, jak się tylko da. Tak jak na przykład teraz. Ochołyła. Ochołyła. Jakim cudem ja jeszcze żyję? Ktoś wie? Bo ja sam nie jestem pewien. Jakim cudem... Ja to przeżyłem. Jakim cudem ja to przeżyłem? Proszę wytłumaczcie mnie, bo ja nie mam pojęcia żadnego. A okej, okay, definitywnie trzeba pracować trochę nad max HP-kami, nad pancerzami i tak dalej. Nie jest najlepszy moment, ale i tak wezmę. To jest potrzebne, w sensie za darmo to biorę, to też wezmę. I teraz tak max HP, nie. Nie. Chyba starczy tego, bo za dużo tracę. Pancerza. Okej, 6 do walki wręcz, zawsze będzie trochę lepiej i... Mocną argumentację nam tutaj daliście. Okej. Gra robi wszystko, żebyśmy po prostu jak najlepiej sobie radzili, czyli trzeba się bać. Bo to albo znaczy, że naprawdę mogę to ugrać bezproblemowo, albo że w ostatniej chwili będzie coś, co zniweczy cały mój przebieg. Bo jak gra jest wyjątkowo miła, to albo chce mi dać fory, albo chcę, żebym obniżył swoją gardę, żeby potem nie zgnieść i śmiać się prosto w moją twarz gadającą do monitora w momencie, kiedy przegram mimo godli builda. Ale okej. Okay. Jeśli chodzi o same nasze eksplozje, widzę, że już biłem ponad 700, więc nie wiem, czy jest to wystarczające, powiedzmy, żeby finalnego bossa ewentualnie unicestwić. Ale jest chyba wystarczające na to, żeby większość obecnych wrogów tutaj eksplodować spokojnie, kiedy będą się wokół nas gromadzić.
Nawet definitywnie wystarcza na to. Więc tak. Okej, regenerację życia mam też już ładniejszą w końcu. A więc tak, tego nie biorę. To zawsze się może przydać. I teraz tutaj fioletowe szczęście. No, szczęścia nigdy za mało, więc tak. Nigdy za wiele. Nigdy za mało. Właśnie zawsze za mało. Zawsze może się przydać więcej szczęścia. Jeszcze dodatkowy ogród, taki gratis. Dobra. Wygląda to coraz lepiej. Naprawdę, coraz to lepiej. Dobra, fala 17. Zaczynam się trochę stresować w tym, można powiedzieć tak wewnętrznie, delikatnie. Ktoś bym naprawdę miał sobie poradzić tak po prostu, bez żadnych trudności? No dobra, było kilka takich bardziej niepokojących momentów, w których byłem o krok od śmierci. Mimo wszystko jakimś cudem dałem sobie radę, więc... No, raczej nie ma tutaj sytuacji, która by można było określić taką... No... Przegrałem, czy... No... Zepsułem. A, co najwyżej zlamiłem, ale na tyle nie było to olbrzymie znamienie, że jakimś cudem udało się to jeszcze odratować. Dobra. Dobra. I teraz tak, w sumie. Coś więcej pozostało tutaj do zrobienia? Chyba nie. Naprawdę już, chyba jedno co muszę robić tutaj teraz to ewentualnie próbować znaleźć... A, wezmę, czemu nie. A, rzeczy, które po prostu dadzą więcej HP-ków i tym podobne. Bo już innych nie potrzebuję aż tak. O, to można jeszcze wziąć. Prze. Patrzcie, ile tu tego wszystkiego. Milion struktur. Kilka wieżyczek, które może najprężniejsze nie są, może są potężne. Ciężko mi ocenić. Mnóstwo ogrodów. Jeden jajeczny ziemniak, który eksploduje, kiedy żre owocki. Albo podnosi skrzynię. Ale w sumie właśnie taki teraz w sumie... Dobra, teraz dopiero dał mi to do myślenia, bo wcześniej nie zwracam na to uwagi. Ale my eksplodujemy, kiedy podnosimy owoce. A co jeśli? Te nasze eksplozje tak naprawdę po prostu są jakieś tak zwane, powiedzmy, gazy tylnie, które wypuszczamy. I tak śmierdzą, że aż po prostu nasi wrogowie umierają od tego. Wiem, że to głupia teoria, ale pomyślcie sobie. Jaki byłby inny powód, żeby eksplodować, kiedy podnosi się owoce? Ja innego powodu nie widzę. Ale tak, a tego nie potrzebuję. To jak najbardziej zaakceptuję i teraz tak. Lądowe tak, to tak. O, może nas zabić, ale niech będzie. Tak wezmę. Już starczy tej szybkości, więc to wezmę i... Co więcej? I jeszcze jedno ulepszenie nożyc ogrodowych. No proszę, proszę. Ten przebieg to naprawdę jakoś tak wydaje się być... dziwnie dobry. Oto lecimy na falę 19. Jeszcze ta nie będzie ostateczne starcie. Znane jako fala 20. Więc skup się teraz, Gwiezdny Kluczu. Nie pozwól na to, żebyś dał swojej wewnętrznej lamie po prostu nad sobą zapanować. Okej, wszystko stabilnie jak na razie. Wszystko dobrze. Pozostało już tylko i wyłącznie przeczekać tego. Oczywiście staram się unikać wrogów, ewentualnie eksplodując, kiedy będzie ich za dużo. Ale nie, dobra. Daje mi się, już naprawdę już jesteśmy na takim etapie, że... Szanse na to, żebyśmy zlamili nagle są naprawdę niskie. Zobaczcie po prostu. Ale tak, bym chciał zlamić, to ciężko z tymi wszystkimi owocami leżącymi co krok. Powiedzmy, że chcę sobie zlamić, no postoję tutaj, okej, no ale mnie zranią, to zaraz i tak wciągnę owoca i znowu eksplozję wywołam, więc... No ciężko już przegrać. Chyba zrobiłem naprawdę build idioty odporny, co jest rzadkością. Ostatnie przygotowania... Proszę, proszę. Nawet idziemy na ostateczne starcie z... Nie wiem, że to powiem, ale z czerwonymi nożycami. Nie no, definitywnie. Przygotowałem się najlepiej jak mogłem. I okej. Czekamy, aż się pojawi bossu.
I odpowiedzią na moje pytanie, czy to jest wystarczające, żeby go unicestwić? Nie. Jak szybko eksplozje go nie unicestwią? Jak myślałem, że mogłoby to nastąpić? Przynajmniej nie wiem, jeśli chodzi o pojedyncze. Prawda jest taka, że jak się podsumuje te wszystkie eksplozje razem, to tak, zaraz go unicestwimy, co jest naprawdę zaskakujące. Bo do tej pory zawsze wydawało mi się, że te bossy to są jakieś istoty naprawdę super potężne i że ciężko sobie z tym radzić. Tymczasem ja ostatnio. Jakiś random bullshit Ghostbury, który nagle okazuje się, że jest tak zabójczy, że bossy giną. Nie wiem, jak ja to robię. Czemu wcześniej tak nie umiałem. Ale zrobiłem to. Zrobiłem to bez problemu i dzięki temu uzyskaliśmy ostry sos. Znajdź komendę 25% szans na eksplodowanie zadanie. Wow. Okej, czyli teraz każdy może spróbować eksplodować podnosząc owoce. Teraz kolejna rzecz. Jako że przedmiotem, który to umożliwia, jest ostry sos, moja teoria, że te eksplozje to naprawdę są toksyczne gazy wypuszczane tylnym otworem, okazała się prawdziwa. Ale tak czy inaczej, no. Zagrożenie numer 3 za nami. To oznacza, że zostały już tylko dwa kroki, aż będzie można powiedzieć, iż oficjalnie ukończyłem wszystkie wyzwania Brutato na odcinkach. Jednakowoż, dla tych, którzy uwielbiają serię o jajecznych ziemniakach, nie bójcie się. I tak moim docelowym celem jest przejście wszystkich ziemniaków na piątce. A czy będę robił to w odcinkach, czy na serii? Właśnie takie jak teraz? Czy może na live'ach? Albo prywatnie? Mi to jedno, więc tak długo jak będziecie chcieć patrzeć na moje jajeczne ziemniaki, tak długo ja też będę je nagrywał. Ale dobra, na ten moment to tyle. Więc dzięki wam wszystkim i tak jeszcze zanim się pożegnam na dobre, pamiętajcie, żeby napisać mi, którego ziemniaka chcecie zobaczyć następnego. Bo jeśli nic nie napiszecie, to sam będę musiał wybierać. A uwierzcie, ja dobrych decyzji nie podejmuję. Dobra, ale to już naprawdę wszystko, więc no trzymajcie się i hej hej.